zamiast liczyć na furmanki pieniędzy z euro w ramach dotacji i pożyczek w ramach KPO, które jak widać mają to, że możemy je wydawać tylko na określone i ograniczone cele. Poza tym też trzeba pamiętać o raporcie niemieckiej izby handlowej, która wskazywała kilka lat temu, że z jednego euro przekazanego do Polski w ramach dotacji niemieckie firmy odzyskują około 85 eurocentów z tej jednej, z jednego euro. Stąd te kwoty, które być może dla polityków robią wrażenie, de facto należałoby pomniejszyć chociażby o tą wartość, która jest cashbackiem dla niemieckich i innych europejskich firm. Stąd najważniejsze jest w tej sytuacji zmiana jakości warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i rząd powinien przyjąć kilka fundamentalnych zasad. Po pierwsze, że prawo jest niezmienne i nie ulega pogorszeniu, przede wszystkim pogorszeniu przez okres minimum 10 lat, bo tyle czasu trwają różnego rodzaju inwestycje i ich rozliczanie. Stąd bez zagwarantowania niezmienności prawa w czasie, a przynajmniej jego niepogarszania, bo prawo może się poprawiać, to trudno sobie wyobrazić, żeby prywatne inwestycje ruszyły w Polsce, a to one powinny tworzyć przyszłość, a nie wydatki publiczne, które jak widać mogą być też nierentowne i można, tak jak w przypadku elektrowni w Ostrołęce, wydać miliardy i z tego żadnego pożytku nie ma. Jest ewidentna strata dla polskiego podatnika. Po drugie, trzeba wreszcie zlikwidować dyskryminację polskich firm w Polsce i zrównać ich w prawach z międzynarodowymi korporacjami i zaprzestać praktyki apartheidu gospodarczego, który polega na uprzywilejowaniu międzynarodowych korporacji i jednocześnie pogarszaniu warunków polskim firmom tu na miejscu. Rząd powinien zrealizować zasadę patriotyzmu gospodarczego, która co do jest ewidentnie słuszna, tak aby polska firma dzisiaj w Polsce miała nie gorsze warunki niż ma dzisiaj na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36. pozycję na 37 państw i to jeszcze przed prowadzeniem tak zwanego Polskiego Ładu, bo jest to system, który blokuje i niweczy polską przedsiębiorczość i polską energię. Stąd jest to minimum zmian, które rząd powinien wprowadzić, aby odblokować gospodarkę. Oczywiście taką najważniejszą zmianą, zamiast tych wszystkich ulg i ułatwień, które znowu są proponowane, powinno być przywrócenie wolności gospodarczej. Żadnych więcej ulg. Trzeba mówić i przywracać wolność gospodarczą, co w ramach państw Unii Europejskiej jest oczywiście możliwe, bo w ramach ostatniego rankingu Fraser Institute, w którym centrum współpracuje przy tworzeniu tego indeksu wolności gospodarczej na świecie, Polska w ramach państw Unii Europejskiej zajęła ostatnią pozycję, jeżeli chodzi o poziom wolności gospodarczej. W Polsce może być już tylko lepiej po zmianie rządów. Stąd jeżeli rządy skorzystają z tak prostych narzędzi jak wolność gospodarcza, to będą miały bez wątpienia sukces, zanim jakiekolwiek pieniądze z KPO napłyną, a te i tak będą znacznie mniejsze niż polska gospodarka jest w stanie sama wytworzyć.